Dzień dobry, witam Was w kolejnym programie Inside Solution One. Przed Wami Tomasz Piwoński, zarządzający funduszem Solution One. A w dzisiejszym odcinku o inflacji w Stanach Zjednoczonych, która możliwe, że chwilowo zmienia wszystko, ale no zaraz poznacie moje dywagacje. O tym, że carry trading rządzi, po prostu strategie carry tradingowe no, na ogromnej fali, to tak dobrze ja nie pamiętam od 10 lat nigdy, żeby było tak dobrze na carry tradingu, a to jest nasza korowa strategia, przypominam, w funduszu, więc trochę uchylę rąbka tajemnicy, jak to u nas wygląda. O mennicy skarbowej, na której zauważyliśmy coś niezwykle ciekawego i o mailu insidesolutionone.eu, który chce dla Was udostępnić. Mam pewien pomysł i powiem na koniec programu, co mi chodzi po głowie. Inflacja w Stanach. S&P 500. Nie, dobrze. Najpierw zacznijmy od inflacji. Inflacja jest poniżej prognoz, znacząco poniżej prognoz. Najnowszy odczyt inflacyjny z czwartku. No i inflacja zaskoczyła wszystkich. No i co się stało? No, ja od razu widziałem, po tym jak zobaczyłem publikację inflacji i w Stanach, od razu zobaczyłem komentarze analityków o tym, że no to już jest teraz rajd, to już odpał na giełdzie, kosmos i tak dalej. I co? Rynek walutowy zareagował tak, jak powinien. Euro, dolar w górę, zdecydowanie dużo powyżej 1%. Obligacje amerykańskie, rentowności zeszły na nowe dołki tych ostatnich spadków. Złoto plus 2% prawie. Więc wszystko zgodnie z planem, a S&P 500 spadki, odwrót na Nasdaqu. O co chodzi? Tak, no jak? Przecież to najlepsze, co mogło się zdarzyć dla rynku. I dlaczego tak się dzieje? No wydaje mi się, że pod to była gra, to właśnie pod to teraz była gra, pod to były te wszystkie wzrosty. I jeśli tak, jeśli mam rację, no to stąd ten odwrót na tuż po danych. I niewykluczone, że zaczynamy większą wakacyjną korektę, bo albo przynajmniej przestój, bo jeśli dobre dane nie wpływają pozytywnie na rynek, no to znaczy, że jest bardzo dużo już w cenach tego dobrego, a dużo złego nie ma. No jeśli dobre dane tak wpływają, to jak wpłyną złe dane. No i poza tym pamiętajcie, że no zawsze wam mówię o tym, że hossa rodzi się w bólach, hossa trwa w nadziei, hossa trwa pożywką dla hossy, jest nie nadziei, tylko na zwątpieniu, na wątpiących, na niedowierzaniu. To jest pożywką hossy, że coraz więcej niedowierzających przechodzi na stronę byków. No a jeśli mamy tak dużą wiarę w rynki, że już one nie są w stanie iść bardziej do góry, pomimo dobrych danych, no to znaczy, że tam już wątpiących to nie, prawie nie było. No już wszyscy się wsiedli do tego pociągu. No no jest to bardzo niepokojący sygnał i bym bacznie zaczął spoglądać, zwłaszcza co się z rynkami stanie przez najbliższy tydzień. Ja bym stawił tezę, że jeśli przez najbliższy tydzień nie zobaczymy nowego ATH, no to znaczy, że moja diagnoza rynku jest taka, że coś tam się dzieje po prostu niedobrego. Aczkolwiek pamiętajcie, że jesteśmy w hoście, i nic z tego nie zmieni. Jeśli nawet by był teraz odwrót, to prawdopodobnie raczej krótkoterminowy. Temat numer dwa, carry trading rządzi. No i to przyszło mi do głowy ten temat przy okazji właśnie odwrotu inflacyjnego. Dlaczego? Bo inflacja spowodowała, że zobaczyliśmy, jak pewne instrumenty się zachowują, jak są skorelowane i tak dalej. No i na czym my mamy swój portfel, tak co do zasady carry tradingowy? Mamy w portfelu dolar lirę, mamy dolar jena, mamy złoto, mamy euro dolara i mamy dolar franka. To jest nasz taki klasyczny portfel tradingowy, carry tradingowy. Co to jest carry trading? Zadłużanie się w walutach o niskim oprocentowaniu, inwestowanie w walutę o wysokim oprocentowaniu, czyli w przypadku liry tureckiej longi. Oczywiście ma to
Przepraszam, w przypadku liry tureckiej, oczywiście shorty, już patrzę na dolara i w pozostałych krosach dolar jest tą walutą, w którą się inwestuje, a dolar lira jest odwrotną walutą i dlatego dolar lira jest tak fajna, żeby hedżować ryzyko pozostałych instrumentów. Dobra, może lirę w takim razie jako uzupełnienie portfela zostawię na koniec. Para kary tradingowa numer jeden, dolar jen płacący za każdego lota w nocy $13. $13 codziennie za darmo, w cudzysłowie, za utrzymywanie długiej pozycji na jenie. Jen, który ma niesamowitą presję kupujących, bank centralny, który sztucznie od lat, no może nie od takich lat, od roku, dwóch, trzech, zaniża stopy procentowe i mówiłem w tym programie już chyba bardzo długo o tym, że ta strategia skończy się katastrofą dla jena i tak się oczywiście dzieje. Jen się osłabia, dolar się umacnia w stosunku do jena, jen jest najniżej oprocentowaną walutą na świecie, dolar z majorsów najwyżej oprocentowaną. No cóż chcieć więcej od do strategii carry tradingowej niż taki świetny miks, jeszcze dodatkowo wspomagany bankiem centralnym Japonii, który no, jak dla mnie to rozdaje darmowe pieniądze i mówiłem też o obligacjach jeszcze jakiś czas temu, mówiłem wam o strategii long dolar yen i short obligacji jako hedge, no i ta strategia jest świetna, tam obligacje stoją w miejscu co prawda, więc tam się niewiele dzieje. No ale dolar jen nam odrabia wszystko z nawiązką. No i dolar jen podstawowy cross każdego carry tradera płacący no, bardzo duże słopy co noc. Słopy, czyli punkty oprocentowania overnight. No i następny w kolejce z bardzo podobną zyskownością złoto do dolara. Złoto do dolara, złoto ma stopę procentową zerową, tak, tyle co koszt przechowywania, ale ona jest zbliżona do zera. Dolar ma oprocentowanie, wiemy jakie, bo przed chwilą pokazywaliśmy na chociażby obligacjach 10-letnich. No nie, tu były obligacje, tutaj są prawie, no powyżej 4%, prawie 4,25%. No więc dolar 4,25% w skali roku, złoto 0, no i różnica w oprocentowaniu daje mniej więcej podobny słop co dolar jen. To jest na jeden kontrakt złota, który ma 100 uncji, czyli warty około $240,000, zarabia $33 przez noc. Także bardzo wysoki także słop. Ciężko to przeliczyć na $100,000, bo 100,000-dolarowa pozycja na złocie będzie miała inną zmienność niż $100,000 w stosunku do jena, więc to cała zabawa w carry tradingu polega na doborze portfela, który jest jak najmniej zmienny. To nam nie zależy na tym, nawet na tym dolar jenie, żeby zarabiać na tym ruchu, nam zależy, żeby co noc zarabiać na punktach swapowych, więc ten trend na tym dolar jenie to jest tak naprawdę dużo silniejszy niż to widać na oko. To tak jakbyście mieli wykres akcji i nie uwzględniali, czy indeksów, nieraz o tym mówię, i nie uwzględniali dywidend wypłacanych. Tak jak mamy WIG20, jest indeksem, który nie dolicza dywidend i on wygląda jakby wcale nie był taki dobry. A przecież WIG20, zobaczcie sobie, WIG20 Total Return jest na all time high i niewiele się o tym mówi. I trochę tak jest z dolar jenem, że on wydaje się, że ten trend jest jeszcze silniejszy niż tutaj mogłoby się to na pierwszy rzut oka wydawać. Złoto, no i pewnie, nie wiem, dla większości jest to, powiem, banał i oczywistość, ale zmienność portfela złożonego z dwóch aktywów co do zasady ma mniejszą zmienność niż jedno aktywo. Im więcej do portfela dodajemy różnych aktywów, tym ich zmienność spada. No to są jakieś tam podstawy ekonomii, więc dobrze jest mieć portfel carry tradingowy złożony z wielu instrumentów. No najlepiej jakby były ujemnie skorelowane. Nie jest to proste, no bo przecież dolar jen rośnie, a rośnie dlatego, że dolar się umacnia, tak?
No i jak mamy cross euro-dolara, no to euro-dolar, jeśli dolar się umacnia, z kolei spada. Jakby był dolar-euro, też rośnie, więc te instrumenty są mocno skorelowane. Ale w teorii, ale widać w praktyce, niekoniecznie one mają takie same wykresy. No bo jednak dolar do jena to jest pochodna tego, co się dzieje z dolarem, ale także z jenem. Euro-dolar to jest pochodna tego, co się dzieje faktycznie z dolarem, ale też z euro, które ma, żyje swoim życiem. To samo z frankiem szwajcarskim. Dolar do franka szwajcarskiego. Tu jest jeszcze inna historia, bo frank szwajcarski to jest jeszcze jednocześnie safe haven i on jeszcze się inaczej zachowuje. No i mamy do tego jeszcze złoto, więc mamy całe sobie cztery instrumenty, które mają co prawda po jednej stronie tego dolara, czyli wszystkie są skorelowane z dolarem zdecydowanie. Ceteris paribus, czyli jeśli dolar się umacnia, a pozostałe te z tymi pozostałymi aktywami nic się nie dzieje, czyli ze złotem się nic nie dzieje, z euro, z frankiem czy z jenem, no to oczywiście one wszystkie są idealnie skorelowane. Ale włożone wszystkie do jednego worka i z uwzględnieniem tego, że jednak euro, frank, złoto i jen żyją swoim życiem, dają fajne proporcje. Cała zabawa polega na tym, no nie zdążę zrobić wykładu, bo to pewnie na parę godzin albo i doktorat, myślę, że z tego spokojnie można zrobić, jak dobrać te instrumenty do portfela, tak żeby były w miarę dobrze zahedżowane. No i co jeszcze może być uzupełnieniem? A uzupełnieniem może być jeszcze short dolar liry, tak? Short dolar liry, który wydawałoby się, że strategia głupia, no bo co to za strategia, jak ten dolar lira ciągle rośnie, no i jest to bez sensu. No ale trzeba by się zastanowić, no my tej dolar liry bardzo długo nie graliśmy, ale teraz można by się zastanowić, no bo przecież ta dolar lira się umacnia, ale na krótkich pozycjach na dolar lirze cały czas zarabiamy punkty swapowe i tych punktów to tam jest $80 dziennie za lota. $80 dziennie za jednego lota to jest no, ogromne punkty swapowe na dolar lirze. Oczywiście ma to związek z dużymi stopami procentowymi w Turcji, ale wydaje mi się, że ta Turcja w miarę to opanowała. Oczywiście nie można sobie wrzucić tego dolar liry nie wiadomo ile do tego portfela, bo tam jedna głupia decyzja w Turcji i ten nasz portfel rozsadzi, ale jakaś część, nie wiem, między 5 a 25% pewnie, jak najbardziej dobrze hedżuje portfel i ten trend wcale nie jest taki, jak tutaj się wygląda, bo znowu to jest odwrotność tego, co jest na dolar i jenie. Znaczy nie odwrotność, to jest to samo, tylko że dolar jen i tak ma trend wzrostowy. Tu jest ten trend wzrostowy, ale tak od marca do lipca, jakby uwzględnić punkty swapowe, to dolar lira ma trend spadkowy i tutaj jeśli otrzymujemy krótkie pozycje, no to po prostu jesteśmy dużo na plus, a jednocześnie dolar lira nam hedżuje ryzyko pozostałych crossów, bo jest ten dolar przynajmniej ujemnie skorelowany, bo jest po drugiej stronie. Jeśli tu mamy short dolar liry, a mamy jednocześnie short euro dolara, no to tutaj dolara mamy po stronie krótkiej, a w eurodolarze po stronie długiej, więc to było doskonale widać wczoraj po danych inflacyjnych, kiedy no, dolar jen zanurkował, ale z kolei dolar lira się zachowała bardzo stabilnie, wręcz, to znaczy stabilnie, trochę lira do dolara się umocniła. No dlaczego? No skoro shortujemy dolara do liry, no to skoro dolar się osłabia, no to dolar lira spada, czyli coś co jest bardzo pożądane przy takim portfelu. Kolejny temat, ostatni albo przedostatni z merytorycznych, ostatni, mennita skarbowa. To chcę się podzielić jakimś tam spostrzeżeniem. Jakie jest moje spostrzeżenie? Znaczy, najpierw spostrzeżenie jawne, oficjalne, co się dzieje. Wiadomo, że mennita skarbowa nie dotrzymuje kroków złotu. Mówiłem o tym kiedyś w programie, przepychanki właścicielskie, przepychanki w zarządzie. Zupełnie nie służy to spółce, ale co zauważyliśmy, bo ostatnio robiliśmy jakieś transakcje na mennicy skarbowej. Czasami robimy takie, powiedzmy, badanie rynku, takie
Czasem najwięcej informacji, jakie zawsze w historii, jakie zdobywałem o rynku, to jest poprzez granie na nim i próbę przesunięcia, zepchnięcia w dół, wyciągnięcia w górę, kupienia i tak dalej. Wtedy się różne dzieją rzeczy. Wtedy to jest najlepszy sposób, żeby wiedzieć, jakie jest stadium rynku. Oczywiście bardzo kosztowny, ale wtedy mamy informację, jak rynek reaguje na nasze zlecenia. I były takie momenty w mojej karierze, pamiętam na chyba najbardziej adekwatny przykład na Platynie bodajże, w którym po prostu widzisz jako trader, jeśli już zawierasz transakcję, że jakiś poziom jest broniony, choćbyś nie wiem ile tam nie chciał sprzedać akcji, a czy tam instrumentu danego, to tak jak na tej Platynie było kiedyś. To widzisz, że to spadnie. Nie, na Platynie było odwrotnie, przepraszam. Pamiętam, że kupowałem kontrakty terminowe na Platynie, a rynek w ogóle ani drgnął. Mogłem sobie kupić tych kontraktów, ile bym sobie nie chciał i rynek nie drgał. Widać, że było ktoś ciągle to jakoś dostawia i tak dalej. To nie było takie proste, że po prostu iceberg. No i mówię, nawet pamiętam w dealingu krzyczę do chłopaków, słuchajcie, to się zaraz zawali po prostu, to jest kwestia czasu, to się zawali. No i tak się faktycznie stało. Pamiętam, że wtedy ta Platyna się zawaliła o chyba 2% w ciągu, 1 czy 2% w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut. I są takie momenty, one aż tak ewidentne są dosyć rzadko, często są mniej ewidentne, ale też czasami coś widać poprzez granie. Ja się wywodzę w ogóle z prop tradingu. Swoją karierę taką profesjonalną zaczynałem w prop house, który się nazywał Swift Trade, wtedy największy prop house na świecie. Graliśmy na New York Stock Exchange. No i trochę stąd mam takie podejście. To tam głównie się nauczyłem tego, żeby rynek testować i w zależności od tego, co się dzieje na rynku, poznawać jego aktualny stan. No i zauważyliśmy ostatnio na mennicy skarbowej, że po prostu ktoś ukrytymi zleceniami to skupuje. Chcieliśmy wyjść z naszego pakietu, stwierdziłem, dobra, nie rośnie, złoto rośnie, nasz pakiet mennicy skarbowej był brany pod to, że złoto będzie rosło, no to kupmy mennicę skarbową i inne mennice, jeszcze polską mamy i jeszcze parę innych aktywów. Pod to, żeby złoto rosło, już trzymanych bardzo długo, no a ta mennica nie, no i już mnie zaczął irytować ten temat, mówię, dobra, no nie będę się kopał z koniem. Ale zaczęliśmy to sprzedawać, a my sobie, a patrzę, że tam ktoś to skupuje. I to jest takie, no mocno, mam nadzieję, że to nie jest inside info w ogóle, no chyba nie, no bo ja to sam przetestowałem, nie mam żadnych poufnych wiedzy i informacji ze spółki, ale to, że ktoś to tak agresywnie skupuje, no trochę daje mi do myślenia, czy nie jest przypadkiem tak, że już ktoś coś wie, że te przepychanki wszystkie się za chwilę skończą. A może ktoś uznał z insider traderów tej spółki, że już warto skupować te akcje. A może zaraz będą dobre wyniki. Nie wiem, co tam będzie. Wiem, że jest podejrzany popyt ukryty. I przestaliśmy oczywiście w związku z tym skupować te akcje i poczekamy sobie. Na spokojnie zobaczymy. No i ostatni temat. Chciałbym uruchomić e-mail dla Was do kontaktu insight@solutionone.eu z kilku powodów. Oczywiście bardzo proszę Was o przeczytanie tej całej notatki. Z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że czasami macie jakieś pytania, bardzo ciekawe, sugestie do programu i tak dalej. To można to równie dobrze zrobić pod filmem. Można to równie dobrze do nas wysłać. To jest pierwszy powód, jakiś taki banalny. Ale przechodzimy do mniej banalnych tematów. Drugi temat. Bardzo często jest tak, że jak jestem na urlopie albo nie ma programu, ale gramy, albo bardzo dużo się dzieje, sporadycznie są takie sytuacje, że coś się dzieje niezwykle ciekawego, a zanim dojdzie do programu, no to już jest po ptakach. Kolokwialnie rzecz ujmując. I ja sobie pomyślałem, a co mi szkodzi, że jak widzimy coś, wysłać jakiś taki alert, jakąś taką informację do moich widzów, słuchajcie, zwróćcie uwagę na to i to. Tak? Wielokrotnie takie sytuacje były i czasami mi szkoda było wręcz nawet sytuacji, że ja coś widzę,
Później przychodzę do programu, a rynek już dawno odjechał i tu już jest dawno pozamiatane. My sobie zarobiliśmy. Wy nie zdążyliście się załapać, no bo ja na Twitterze, teraz wtedy faktycznie Twittera nie było, teraz na Twitterze wrzucam, ale to różnie bywa z tym Twitterem. Czasami nie chcę publicznie wszystkiego pisać i tak dalej, ale pomyślałem, no zadbajmy o naszych widzów. I trzecia rzecz, która mi chodzi po głowie, ale to dopiero jest jakiś tam pomysł, bo my często wykorzystujemy w rozmowach z brokerami pozycję takiej siły, może to zabrzmi, tak? Pozycję taką, że no mamy dużo kapitału, inwestujemy, dajcie nam lepsze warunki. No i tak sobie pomyślałem, a może zrobić taki jakiś grupon w cudzysłowie dla inwestorów, żeby w sile coś tam jeszcze wynegocjować. I negocjuję teraz fajny kontrakt z kilkoma brokerami odnośnie carry tradingu, bo chcę zorganizować, bo największym problemem w carry tradingu jest, żeby dostać dobre punkty swapowe, czasami żeby dodać do portfela pozycję krótką, tak, no bo to jest tak jakby portfel carry tradingowy, który zawiera wszystkie krosy, które płacą swapy, ale czasami jako hedge warto dodać nawet cross, w którym płaci się samemu za punkty swapowe, po to, żeby lepiej zbalansować zmienność portfela. No i pomyślałem, i negocjuję teraz z brokerami, słuchajcie, dajcie mi punkty swapowe symetryczne. Ja nie chcę spreadu na punktach swapowych. Jak otworzę longa eurodolara, shorta eurodolara, to ja chcę być na zero na overnightach, na utrzymywaniu pozycji. No i to nikt takiej oferty nie ma na świecie, żaden broker. Oczywiście jest to średnio rynkowe, to jest bardzo trudne do wynegocjowania. No ale tak pomyślałem, dobra, no trochę z pozycji masy, no może nie siły, masy mówię, że my wrzucimy środki, ale no jakby się udało zebrać, tak myślę, jakąś grupę większą osób, które byłyby też zainteresowane, no to wtedy możemy iść do brokera i mówić, dobra, mamy, jest nas trochę więcej, tak, dajcie nam lepsze warunki. No i to są takie trzy powody. Najważniejszy jest chyba ten numer dwa, póki co, bo ten numer trzy to jeszcze nie wiem, jak to się ułoży, ani tej grupy jeszcze nie ma, te rozmowy gdzieś tam są obiecujące, ale nie wiem, jak się potoczą, ale jeśli ktoś jest zainteresowany, czy to numer jeden, czy to numer dwa, czy to numer trzy, zapraszam insight@solution-one.eu. Wtedy w autoresponderze dostaniecie prośbę o zgodę. To wszystko tutaj jest na ekranie wyjaśnione. To prawnicy to pisali, to mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. I dodamy was do bazy. Jeśli jakieś będą pytania albo zechcemy się z czymś odezwać, to wtedy się będziemy mieli miejsce do kontaktu. I w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Przed wami był Tomasz Piwoński, zarządzający funduszem Solution One. Do zobaczenia za tydzień.